kronice policyjnej mówimy o znalezionym niewybuchu na Pogórzu Ciężkowickim, także o zaginionej kobiecie i pobiciu w Tarnowie. W zeszłym tygodniu tarnowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginionej 75-latce z terenu Tuchowa. Podjęte czynności wspólnie z OSP Tuchów oraz policjantów Wydziału Kryminalnego i Komisariatu Policji w Tuchowie nie przyniosły żądanego skutku i do chwili obecnej 75-latki nie udało się odnaleźć. W tej chwili apelujemy do osób, które mieszkają w okolicy Tuchowa, o pomoc w odnalezieniu osoby, która wyszła 23 września. Jeżeli ktokolwiek będzie miał informację o osobie zaginionej, proszony jest o kontakt z Komisariatem Policji w Tuchowie bądź z dyżurnym policji w całym mieście pod numerem telefonu 997 lub 112. 26 września tego roku doszło do rozboju na terenie Tarnowa. Tutaj na ulicy Krakowskiej dwóch mężczyzn pobiło dotkliwie mężczyznę, 26-latka, tarnowianina, zabierając mu telefon komórkowy. Niedługo się cieszyli zdobyczą, zostali zatrzymani. Komisariat Policji w Tarnów Zachód przeprowadzał czynności i okazało się, że 22-latek, mieszkaniec Tarnowa, wspólnie z nieletnim, również mieszkańcem Tarnowa, dokonali tego rozboju. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany utracił telefon komórkowy w wartości 300 zł oraz drobne pieniążki w bilonie. Mężczyzna dorosły został doprowadzony do prokuratury rejonowej z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania i prokurator z tym wnioskiem wystąpił do sądu rejonowego w Tarnowie, który się przychylił. 22-latek najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Jeżeli chodzi o nieletniego, zajmie się nim sąd rodzinny nieletnich w Tarnowie. Na terenie Pogórza Ciężkowickiego mieszkaniec Ostruszy po raz kolejny znalazł niewybuch. Był to pocisk kalibru 75 mm pochodzący z czasów jeszcze I wojny światowej. Na miejsce została skierowana grupa pirotechniczna z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, która ten pocisk zabezpieczyła. Następnie została powiadomiona jednostka Wojska Polskiego z Rzeszowa, która pocisk bezpiecznie przewiozła na poligon, gdzie został zneutralizowany. Apelujemy, aby takich znalezisk nie przenosić, nie w jakiś sposób magazynować, oznaczyć miejsce, w którym zostało wykopane, znalezione, powiadomić dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a następnie specjaliści w tym zakresie zajmą się tym niebezpiecznym znaleziskiem i bezpiecznie go zneutralizują. W zeszłym tygodniu na terenie Tarnowa i powiatu tarnowskiego doszło do 3 wypadków, w którym jedna osoba poniosła śmierć w miejscu, natomiast 10 zostało rannych. Do śmiertelnego potrącenia doszło w poniedziałek na ulicy Krakowskiej. Tutaj 74-letnia kobieta weszła bezpośrednio pod samochód ciężarowy i zginęła niestety na miejscu. Do kolejnego tego typu zdarzenia z udziałem wozu bojowego Straży Pożarnej ochotników ze Szczepanowic doszło właśnie w Szczepanowicach. Tutaj zjeżdżając z górki na wąskim odcinku drogi, na zakręcie, kierujący wozem bojowym prawdopodobnie w wyniku awarii hamulców układu hamowania doprowadził do zderzenia z samochodem osobowym Mitsubishi, a następnie w wyniku tego zderzenia wóz bojowy przewrócił się na bok. W wyniku tego 7 podróżujących Strażą Pożarną ochotników zostało przewiezionych do szpitala oraz 3 osoby, które jechały samochodem osobowym, również zostały przewiezione do szpitala. W chwili obecnej nie zagraża nikomu niebezpieczeństwo utraty życia, natomiast jedna osoba stosunkowo poważnie ranna ze złamaniami na razie jest w szpitalu. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili prawie 7 tysięcy kontroli trzeźwości. Zatrzymano 20 osób pod wpływem alkoholu, z czego 11 prowadziło pojazd mechaniczny. Zatrzymano 10 praw jazdy. Do nietypowego zdarzenia doszło 28 września około godziny 16:20 w miejscowości Pleśna. Tutaj kierujący, 27-latek, został zatrzymany, przekraczając prędkość w terenie zabudowanym o 50 km na godzinę. Na domiar złego zostały mu zatrzymane uprawnienia w związku z jego stanem zdrowia. Wobec 27-latka będzie prowadzone postępowanie w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie. Na kolejną kronikę policyjną zapraszamy za tydzień.